Witam serdecznie. Chciałabym szybko i krótko skomentować nie tyle śmierć naszego rodaka w gazie, bo cóż tu komentować? Jest to tragedia, której nie zmienią, nie odwrócą żadne słowa, ale jednak czuję potrzebę skomentowania tego, jak opowiadają o tym polskie media oraz reakcje naszego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Czytam na jednym z portali, szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie ze swoim izraelskim odpowiednikiem Kacem wezwał do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w strefie gazy, w którym zginął polski obywatel, poinformował we wtorek rzecznik resortu Paweł Wroński. I mnie zastanawia, jakie wątpliwości ma Radosław Sikorski, czego on nie rozumie? On domaga się przeprowadzenia śledztwa w sprawie konkretnie tego ataku, nie wiedząc, że przez ostatnie miesiące Izrael dokonał tysięcy ataków na ludność cywilną w strefie gazy, w tym zamordował licznych pracowników ONZ, dziennikarzy z całego świata, lekarzy, pracowników humanitarnych. Przecież to się dzieje stale na naszych oczach od wielu miesięcy. Jest to transmitowane przez media na całym świecie, czego Radosław Sikorski nie rozumie, albo co przeoczył, co przespał. I dlaczego dopiero teraz słyszymy o takiej reakcji naszego ministra spraw zagranicznych? Czy dopiero musi zginąć, zostać zamordowany Polak? Aby polskie władze jakkolwiek się zainteresowały kwestią masowych zbrodni w strefie gazy? Jeżeli dla Radosława Sikorskiego niejasne są okoliczności tej śmierci i tej zbrodni, to gdzie on był? Podczas procesu w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze przeciwko Izraelowi, który został oskarżony o zbrodnię ludobójstwa. Przecież proces ten był transmitowany i komentowany na całym świecie, gdzie wtedy był Radosław Sikorski, gdzie byli polscy politycy. Przecież Polska, podpisując konwencję genewską, jest zobowiązana do stosowania sankcji wobec Izraela. Więc jak może się nie interesować tak ciężkimi zbrodniami przeciwko ludzkości, skoro prawo międzynarodowe zobowiązuje nas do reakcji i do przeciwdziałania? I wiedząc, że Polak został zamordowany w taki sam sposób, w jaki zostało zamordowane tysiące cywili i pracowników humanitarnych, dziennikarzy, lekarzy, on teraz domaga się śledztwa, bo czegoś nie rozumie. I od kogo się domaga śledztwa? Od Izraela? Tego, który robi wszystko, żeby fałszować obraz, żeby siać propagandę, żeby przekłamywać fakty? W rozmowie, ze swoim odpowiednikiem izraelskim wezwał do przeprowadzenia śledztwa? Izrael wezwał do przeprowadzenia śledztwa przeciwko sobie? To musieliby przeprowadzić śledztwo przeciwko sobie w sprawie dokonania mordu tysięcy cywili, dziesiątków tysięcy dzieci, niemowląt. Dokonali tego? Czy jednak zajmuje się tym Trybunał Karny w Hadze? Jakoś Izrael przecież robi wszystko, żeby przekłamywać fakty, więc jak w ogóle można im powierzyć kwestię śledztwa we własnej sprawie? I to tyle na temat Radosława Sikorskiego, ale oburzające jest także to, w jaki sposób media to przedstawiają. Przykładowo wchodzimy w kanał Wirtualna Polska, tytuł filmiku: Atak na wolontariuszy w strefie gazy nie żyje Polak. I bardzo dobre komentarze widzów. Przykładowo, halo redaktorzy. Dlaczego nie podajecie pełnego tytułu atak wojsk izraelskich na wolontariuszy w Strefie Gazy? Nie żyje Polak. Faktycznie, co to znaczy atak na wolontariuszy w Strefie Gazy, nie żyje Polak? Jak to atak? Czyj atak? Bardzo, bardzo słuszna y, uwaga. Polska cały czas stara się kryć zbrodniarzy wojennych, pomimo, że prawo międzynarodowe zobowiązuje nas. Do walki z ludobójstwem media kryją zbrodnie. Jest więcej tego typu komentarzy, więc bardzo się cieszę, że przynajmniej na społeczeństwo polskie można liczyć. Dlaczego nikt nie pisze, że Żydzi zamordowali wolontariuszy, a wśród nich był Polak? No właśnie, I, i też boli ten fakt, że aż musiał być Polak, żeby w ogóle polskie media się zainteresowały sprawą, czy żeby polski polityk w końcu zabrał głos w sprawie, bardzo, bardzo zresztą słabą. Kolejny komentarz. Nie zginął, tylko zabili go i pięciu innych, kiedy jechali oznakowanym samochodem z pomocą humanitarną. Inni kpią. Podziękowali za Hanukę w polskim Sejmie. Trzeba zapalić świeczkę w Sejmie. Jeszcze inny ciekawy komentarz. Rosja, która zaatakowała Ukrainę nie ma prawa brać udziału we wszelkich imprezach sportowych, czy chociażby w Eurowizji. To już moja uwaga. Izrael zaatakował Palestynę i wszystko jest w porządku. Przerażają mnie te podwójne standardy. Mnie także. Kto inny zauważa, tam dzieci umierają z głodu i bez wody. I to jest coś, co mnie też kompletnie łamie serce, ponieważ widzimy te dzieci umierające z głodu. Widzimy, one umierają na naszych oczach. To Izrael stale uniemożliwia. Docieranie pomocy humanitarnej. Stale przecież atakują konwoje z pomocą humanitarną. Przecież to nie, było, to nie był pierwszy tego typu incydent. To się dzieje tam stale. Nie wpuszczają pomocy humanitarnej. Celowo głodzą dzieci palestyńskie. Jest to jeden z elementów ich całej strategii ludobójstwa. Oni chcą zagłodzić tych ludzi na śmierć, a w pierwszej kolejności niestety umierają dzieci. I my to widzimy. To jest transmitowane. I dlaczego Radosław Sikorski nagle domaga się śledztwa od tego narodu, który celowo próbuje zagłodzić dwa miliony ludzi? Śledztwa w przypadku tej jednej zbrodni, a zupełnie! Milczy na temat głodzenia, głodzenia na śmierć dzieci, niemowląt. Czy on nie widzi tych transmisji, tych zdjęć, tego cierpienia, tych kościotrupków? On jeszcze uważa Izrael za partnerów do rozmowy? Albo na poważnie przyjmuje tłumaczenie Izraela, że rzekomo dokładają wszelkich starań, aby pomoc humanitarna była dostarczana? Jeżeli oni dokładają starań, no to kto też spuszcza te wszystkie bomby? Między innymi na ludzi, którzy przychodzą po tę pomoc, cywili, którzy przychodzą po mąkę, na głodnych ludzi, na konwoje. Kto spuszcza te wszystkie bomby na szpitale? Kto celowo morduje dziennikarzy? Niestety, w myśl prawa międzynarodowego, Polska jest współwinna tym zbrodniom. Ponieważ prawo międzynarodowe nakłada na nas obowiązek przeciwdziałania. Obecna postawa Polski i Polaków, chociaż widzę z komentarzy, że jednak postawa Polaków jest inna, ale mimo wszystko nas, postawa nas jako kraju, ta oficjalna postawa, z którą jednak słabo walczymy jako społeczeństwo, skłania mnie ku wierze, że także w trakcie II wojny światowej tolerowaliśmy. Ludobójstwo dziejące się obok nas, skoro teraz to tolerujemy, a wiemy na ten temat dużo więcej niż za tamtych czasów, jesteśmy tego o wiele bardziej świadomi, widzimy to na własne oczy. Wtedy w obozach koncentracyjnych ludzie ginęli za płotem. Nie było takiej informacji. Można uwierzyć, że ludzie byli o wiele mniej świadomi tego, co się dzieje. Teraz doskonale wiemy, co się dzieje. Widzimy to. Widzimy te zagłodzone, wychudzone do kości, umierające dzieci. Widzimy to. To się dzieje na naszych oczach. I tylko jednostki gdzieś w sekcji komentarzy oburzają się tym, ale jednak jako społeczeństwo. Słabo protestujemy przeciwko temu, nie wywieramy żadnego nacisku na naszych polityków, już nie mówiąc o postawie naszych polityków, bo w zasadzie oni w ogóle nie powinni czekać na presję społeczeństwa. Oni sami z siebie powinni wiedzieć, jak się zachować w obliczu ludobójstwa, w obliczu takich zbrodni. Następnym razem, kiedy Polskę będą obrzucać błotem, i oskarżać nas o to, że pozwoliliśmy na wymordowanie Żydów, ja myślę, że będę skłonna uwierzyć, że w większości przypadków tak właśnie było, ponieważ tak jest dzisiaj, takie oblicze Polska pokazuje światu dzisiaj, takie jest dzisiejsze społeczeństwo. Mam wierzyć, że nasi przodkowie, nasi dziadowie byli nieskończenie lepsi od nas współczesnych? Jesteśmy zimnym narodem, obojętnym. Obojętym na zbrodnie ludobójstwa, na holokaust zwierząt, przyzwoliliśmy na ubój rytualny na terenie naszego kraju. Słabo Polacy protestowali przeciwko temu zwyrodniarstwu, pomimo że w większości opowiadaliśmy się przeciw, ale mm, jakoś zaakceptowaliśmy te makabryczne zbrodnie. Tolerujemy fermy futrzarskie na terenie naszego kraju i tolerujemy polityków wspierających Izrael. W dobie, kiedy zostało udowodnione, że jest to zbrodniczy reżim, państwo terrorystyczne, dokonujące masowych zbrodni, zbrodni ludobójstwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.